Zapraszamy na kolorowy ogród. Zapraszamy na kolorowy ogród TV. Witam. Dzisiaj chciałam powiedzieć kilka słów o azaliach i rododendronach. Azalie japońskie, azalie pontyjskie oraz rododendrony to jest grupa roślin, które po łacinie wszystkie nazywają się rododendrony, także jeżeli mówimy o rododendronach, to niekoniecznie mamy na myśli tylko krzewy, które u nas są znane pod nazwą rododendrony albo inaczej różaneczniki. Obejmuje to całą tą grupę roślin. Azalie japońskie są jednym z wdzięczniejszych rododendronów. Tu mamy na filmie właśnie takie 7-letnie okazy. Są to roślinki niskie, osiągające wzrost w zależności od odmiany od 40 do 80 cm. O dość dużej szerokości, często ta szerokość, proszę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o różne odmiany, jest większa niż wysokość. One się rozrastają właśnie bardziej w poziomie niż w pionie. Doskonale się nadają do podsadzania różnych małych drzewek czy krzewów, które tworzą wyraźnie pień. Także doskonale wyglądają w kompozycjach czy przy obrzeżach rabat, czy tak jak tutaj wykończenie drzew iglastych tworzących skalniak i u nasady są właśnie posadzone azalie, które wiosną pięknie wyglądają. I co robią jeszcze azalie japońskie? Te liście, które zostaną osypane w zimie, ładnie się przebarwiają na pomarańczowe, złote kolory. Rododendrony mają bardzo różną wielkość. No, są rododendrony, które wyrosną nam na 3-4 metry. I proszę wziąć pod uwagę, że akurat u rododendronów ta wysokość odpowiada szerokości, czyli jak mamy przy jakiejś odmianie opis tylko wysokości, że będziemy mieli rododendrona 1,5, 2 czy 3 metrowego, to proszę wziąć pod uwagę, że on mniej więcej też osiągnie taką szerokość. One mają ten wzrost bardziej taki równomierny i na szerokość, i na wysokość. Doskonale wyglądają z roślinami iglastymi. Przede wszystkim mają podobne wymagania. Iglaki też potrzebują kwaśnej ziemi, mniej kwaśnej niż rododendrony, ale jednak w całości to nam lepiej komponuje jakby ziemię, ułatwia nam też nawożenie, gdzie nie musimy aż tak różnych nawozów dawać tym roślinom, bo mamy właśnie ziemię kwaśną przy jednych i przy drugich. Proszę spojrzeć, tutaj te rododendrony z kolei rosną od północy, od tej strony co patrzymy jest północ, czyli od północy są tutaj, a od południa mają barierę z wysokich krzewów liściastych. Tam rośnie i weigella, i forsycja, i kalina, i żylistek, a tu jeszcze z przodu mamy dwa wysokie drzewa, także one tutaj rosną w doskonałym półcieniu. Słońce też między liśćmi do nich dochodzi. To są mniej więcej 7-letnie okazy, ale akurat te rośliny były rozsadzone z tak zwanych przyrostów, które nam ukorzeniły się z racji leżenia na ziemi. Jeżeli chodzi o miejsce, gdzie chcemy posadzić rododendrona, to większość rododendronów lubi cień. Jednak jeżeli mamy bardziej nasłonecznione miejsce, to pamiętajmy, że w takim miejscu możemy posadzić rododendrona drobnokwiatowego, tego właśnie, którego tutaj widzimy na filmiku, oraz wszelkie odmiany azalii wielkokwiatowej. Azalia japońska, jak i rododendrony wielkokwiatowe wymagają półcienia, a nawet pełnego cienia. To są rośliny, które doskonale się nadają pod wysokie drzewa, gdzie w sezonie mają zapewnione odpowiednie cieniowanie przez liście czy igły innych roślin.
Rododendrony wielkokwiatowe doskonale wyglądają podsadzone pod dużymi drzewami, gdzie zawsze mają zapewniony półcień. I generalnie można przyjąć, że zasada jest taka, że im większe kwiaty, im większe liście zielone, to tym ciemniejsza powinna być wystawa, gdzie je sadzimy. Tutaj akurat oglądamy rododendrony i azalie japońskie, także tak jak i wielkokwiatowe, posadzone od północnej strony, gdzie przez większą część dnia mają cień rzucany przez dom. Proszę popatrzeć, jak one doskonale tutaj sobie dają radę, jak bardzo ładnie rosną. Ten cień, który zapewnia dom, a jednocześnie słońce w godzinach zachodzącego słońca, czyli późno popołudniowych, lekko doświetlające te rośliny, doskonale powoduje, że one sobie doskonale tutaj radzą. Ponieważ są to rośliny, które mają bardzo płytki system korzeniowy, wymagane jest przykrycie wierzchniej warstwy, najlepiej substancją organiczną, czyli korą. Nie powinien to być raczej żwir, bo jest to troszkę za ciężkie przykrycie rabaty z rododendronami. I rododendrony sadzimy w ziemię kwaśną. Ona powinna mieć pH w granicach 4,2 do 5,5, czyli dość kwaśna. Niemniej nie może to być czysty torf. Robimy mieszankę torfu kwaśnego z piaskiem, jeżeli sadzimy w ciężkie gleby, albo z dodatkami organicznymi typu przekompostowana kora, jeżeli sadzimy w gleby przepuszczalne. Dół, który musimy wykopać pod posadzenie rośliny, powinien być szerszy, mniej więcej szerokość tego wykopania tego dołu to jest wielkość rośliny, która będzie osiągnięta po 10 latach. Jest to dość istotne, bo on się właśnie płytko korzeni, a więc wykopanie bardzo głębokiego dołu, gdzie damy kwaśną ziemię, niewiele nam pomoże. Powinniśmy właśnie tą ziemię zakwasić jak najszerzej wokół rośliny. Jeżeli mamy bardzo zlewne, ciężkie gleby, to na sam dół tego naszego wykopu dajmy drenaż, który pozwoli uciec nadmiarowi wody. Natomiast przy lżejszych glebach ten drenaż nie jest nam potrzebny. Czyli zróbmy ten dół szerszy, a głębszy mniej więcej o drugie tyle, co doniczka, w której mamy roślinkę do posadzenia. Sadzimy w tej chwili te rośliny głównie sadzone, które były produkowane w doniczkach, a więc robimy to przez cały sezon. Nie mamy tutaj jakiegoś wymagania większego, ale jeżeli możemy termin wybrać, to najlepszym terminem jest wczesna wiosna lub późne lato, jesień, praktycznie do końca września. Po posadzeniu podlejmy obficie naszą roślinę. Rododendrony w ogóle wymagają dość wilgotnych gleb, także w sezonie letnim dość intensywnie wymagają podlewania, ale pamiętajmy, że gorsze niż przesuszenie jest zalanie wodą, która będzie stała w bryle korzeniowej. Takich strat, które spowoduje stojąca woda, niestety nie odrobimy praktycznie nigdy. Także bardzo uważajmy z tym podlewaniem. Bardzo ważny jest drenaż, żebyśmy nie mieli stojącej wody pod rośliną. Po posadzeniu naszych roślin, przy zapewnieniu im odpowiedniego podlewania, one wymagają także nawożenia. To nawożenie róbmy wczesną wiosną i najlepiej, jeżeli to są nawozy długo rozpuszczalne. Praktycznie to jedno nawożenie zwykle wystarcza dla tych roślin.
Ale też możemy się kierować wskazaniami na opakowaniu, jeżeli kupujemy nawozy przeznaczone właśnie dla roślin wrzosowatych, między innymi rododendronów. To zalecenia na opakowaniu nawozu zwykle są takie, jak powinniśmy to zastosować, a więc starajmy się trzymać tych wskazań przy konkretnym nawozie, ponieważ nawozy są bardzo różne i nie ma jakby jednego sposobu, który pozwoli nam na ogarnięcie wszystkich zaleceń dla wszystkich roślin. Rośliny te nie wymagają cięcia. Praktycznie rosną w sposób naturalny. Jedyne cięcie, które wykonujemy, to jeżeli, tak jak tutaj akurat widzimy, rododendron rośnie dość mocno na ścieżkę. Jeżeli nie poradzimy sobie inaczej z gałęziami, możemy je lekko przyciąć. Ja akurat preferuję podwiązywanie poszczególnych gałęzi, które nam przeszkadzają. No, gałęzie mogą obwisać w takiej sytuacji pod wpływem na przykład śniegu zimowego, który spowoduje, że długie gałęzie położą nam się w miejsce. O, tu widzimy właśnie podwiązanie rododendrona. Położą nam się tutaj w tym wypadku na ścieżkę i żeby do tego nie dopuszczać, preferuję po prostu podwiązywanie tych gałęzi. Niemniej, jeżeli byśmy już musieli coś ciąć, to róbmy to we wczesnowiosennym okresie, marzec, kwiecień, gdy te cięcia są większe. Też jeżeli to są jakieś niewielkie gałązki, które wymagają podcięcia, to możemy to zrobić w trakcie kwitnienia. I po prostu takie kwiaty włożyć do wazonu, będą doskonale wyglądały i jednocześnie będą dość ładnie się trzymały. Odchwaszczanie to znowu wchodzi nam sprawa płytkiego systemu korzeniowego. Dlatego nie bardzo możemy pod rododendronem używać ostrych narzędzi, które pozwalają nam wymotyczyć tak zwane chwasty, prawda, spod rośliny. Dlatego wyrywajmy te chwasty ręcznie, tym bardziej, że jeżeli mamy rabaty pod rododendronami wyściółkowane korą, to znacznie to zapobiega wzrostowi chwastów. Ja jeszcze preferuję wykładanie podkory albo tkaniny agrowłókniny, nie plastikowej, broń Boże, tylko tej z materiału. Ewentualnie mogą to być kartony lub gazety, którymi ściółkujemy ziemię i dopiero na to sypiemy korę. No wiadomo, najskuteczniejszym sposobem właśnie jest ta agrowłóknina, która najlepiej jakby nam ściółkuje całą rabatę. No, ona się w tej chwili spotyka z dość dużym sprzeciwem, ale jeżeli mamy duży ogród, to jest naprawdę niezastąpiona. Niemniej, jeżeli możemy jej uniknąć, to stosujmy kartony, stosujmy gazety, stosujmy jakiś zużyty papier, który też dobrze się spełni na tej rabacie i zabezpieczy nam przed chwastami rabaty przez 1 do 2 sezonów, gdzie potem już te rośliny rozrośnięte same będą na tyle cieniować na glebę, że ten wzrost chwastów będzie dość mocno ograniczony. Kolejnym zabiegiem pielęgnacyjnym, który warto wykonać, jest usuwanie po kwiatostanach, po przekwitłych kwiatach takich rozetek. Wyraźnie suche, rzadko zawiązane, ale widać, że nasienniki. Wyłamujemy je u podstawy. I proszę to robić dość ostrożnie, ponieważ w tym samym miejscu wyrastają także nowe, świeże pędy rośliny. O, tak jak widać na tej białej azalii. Dokładnie z tego samego miejsca, z kąta, gdzie rósł kwiatostan, wyrastają nowe pędy. Czyli starajmy się to tak usuwać, obłamywać, nie obcinać, tylko obłamywać te przekwitłe kwiatostany.
żeby nie zniszczyć świeżych przyrostów rośliny. Usuwanie tych kwiatostanów wpływa na bujniejsze zawiązywanie kwiatów i bujniejsze kwitnienie w przyszłym roku. Przede wszystkim róbmy to u młodych roślin, bo wiadomo, no tak jak tu widać na przykład azalii, widać na niej zeszłoroczne kwiatostany, szczególnie na tej różowej. Jest tego tak dużo, że no, jeżeli mamy kilka roślin, możemy spędzić nad tym bardzo długi okres czasu, żeby usunąć wszystkie kwiatostany. Także pozostawienie tych kwiatostanów nie jest absolutnie jakimś dużym błędem ogrodniczym. Mogą zostać, ale przy młodych roślinach lepiej pozwolić im się rozrosnąć, pozwolić im zawiązać więcej pąków kwiatowych na przyszły sezon, niż wysilać się na tworzenie nasion, które i tak najczęściej w naszym klimacie nie wykiełkują. Czyli no, w miarę możliwości, w miarę czasu usuwajmy z różaneczników i z azalii zawiązane nasienniki po przekwitłych kwiatach. Natomiast jeżeli posadziliśmy gdzieś nasze rośliny i okazuje się, że z jakichś przyczyn musimy je przesadzić, możemy to zrobić nawet gdy roślina jest dość duża, dość dorosła, ponieważ znowu wchodzi nam ten płytki system korzeniowy. Jedyne, o czym musimy pamiętać, przesadzając rododendrony, to szerokość bryły korzeniowej, nie jej głębokość, a właśnie szerokość, czyli kopiemy jak najszerzej, oczywiście wykopując korzenie, staramy się nie osypać ziemi, zabezpieczyć to na tyle, żeby przenieść bryłę korzeniową łącznie z ziemią, w której rosła. Czyli nie musimy tego robić bardzo głęboko, ale zróbmy to bardzo szeroko, szerzej niż roślina rośnie. Bo to zabezpieczy nam jak największą ilość korzeni. I jeżeli chodzi o przesadzanie, to zróbmy to w marcu, kwietniu. Ewentualnie termin, który może ja bym bardziej nawet zalecała, to jest sierpień, wrzesień, ponieważ marzec, kwiecień to przy sprzyjającej wiośnie już niektóre rośliny zaczynają rozkwitać, a w momencie kwitnienia wykopywanie rośliny z gruntu nie jest aż tak korzystne dla niej, bo zawsze to powoduje duże zahamowanie wzrostu dalszego rośliny, czyli tworzenie nowych pędów. Natomiast już w tym okresie sierpnia i września nowe pędy zostały wytworzone, kwiaty na przyszły sezon zostały zawiązane i ta roślinka będzie powoli wchodziła w spoczynek. Według mnie jest to najlepszy okres na przesadzenie rododendronów. Rododendrony generalnie są dość odpornymi roślinami, jeżeli chodzi o zimę. Niemniej zaraz po posadzeniu, gdy mamy młodziutkie rośliny, możemy je zabezpieczyć. Najlepiej zabezpieczyć agrowłókniną białą. Tylko pamiętajmy, że tą agrowłókninę musimy wiosną bardzo wcześnie ściągnąć. Nie możemy dopuścić do tego, żeby pogoda była mocno na plusie, tak? 5 plus lub więcej, a nasze rośliny były w dalszym ciągu zasłonięte. Generalnie to niestety wygląda tak, że jeżeli zasłaniamy roślinę jesienią po pierwszych przymrozkach, to wiosną powinniśmy ją w momencie ocieplenia, takiego jak na przykład mamy w tym roku, powinniśmy ją odsłonić, ponieważ to są rośliny zimozielone, o czym mówimy tutaj w tym momencie o azaliach japońskich i rododendronach wielkokwiatowych. Pozostawienie ich zasłoniętych w tym okresie może przyspieszyć znacznie ich wzrost, co będzie niekorzystne, gdy przyjdą znowu mrozy. To wiosenne pilnowanie odsłaniania rododendronów jest niestety bardzo ważne,
ponieważ możemy doprowadzić nawet do uszkodzenia całkowitego rośliny, gdy ona zostanie w dalszym ciągu pod tym przykryciem. Pamiętajmy, że rośliny zimozielone cały czas fotosyntetyzują, cały czas żyją. Także nie możemy ich odciąć od dopływu światła. Innym dobrym sposobem zabezpieczenia takich roślin przed zimą, szczególnie gdy są malutkie, jest przykrycie gałązkami roślin iglastych. Jest to o tyle wygodniejszy sposób, że wiosną nie wymaga od nas tak częstego odkrywania i zakrywania, czyli przykrywamy raz i ściągamy dopiero wiosną. Przykrywamy wtedy głównie roślinę u podstawy, zabezpieczając korzenie, ponieważ tutaj przy tym płytkim systemie korzeniowym, przy dużych mrozach, a braku śniegu, może dojść do przemrożenia korzeni, dlatego ta warstwa gałązek iglastych doskonale chroni, oprócz ściółki oczywiście, doskonale chroni jeszcze naszą roślinkę przed wszelkimi przemarznięciami. W późniejszym okresie, gdy już mamy dorosłą roślinę, możemy sobie całkowicie darować przysłanianie rośliny jako takiej, ale w niektórych sytuacjach jest wskazane przykrywanie dodatkową warstwą okrycia właśnie tymi gałązkami samych korzeni. Szczególnie jeżeli posadzimy odmiany, które w opisie będą miały, że są wrażliwsze na mróz, że zalecane są do strefy 7, to wtedy zabezpieczajmy korzenie przed przemarznięciem. I możemy spokojnie posadzić także te rośliny w naszym ogrodzie. Podlewanie. Jeżeli mamy okres ciepły, ale suchy, nawet jeżeli to jest środek zimy, sprawdźmy, jak wygląda gleba. Czy nie dochodzi nam do nadmiernego przesuszenia? Jeżeli można, to podlejmy. Co jest jeszcze groźne dla rododendronów? Tak zwana susza fizjologiczna. Występuje ona w momencie, kiedy mamy ziemię zamarzniętą, ale temperatura powietrza już jest wysoka. No i niestety wtedy niewiele możemy zrobić. Możemy próbować też podlewać tą roślinę, bo jednak te płytko korzeniące się korzonki są w stanie częściowo tą ziemię pobrać, a podlanie jej zawsze ją troszeczkę rozmrozi. No niestety tutaj ten nasz wpływ na to jest nieduży, ponieważ gleba zamarznięta nie dopuszcza do pobierania odpowiedniej ilości wody, a ciepłe powietrze powoduje, że ta roślina żyje, fotosyntetyzuje, paruje i potrzebuje dostarczania tej wody. Niemniej jak gleba nie jest zamarznięta, to po prostu pamiętać o tym, żeby podlewać. Nieraz widzimy właśnie, że rododendrony zasychają nam, to szczególnie taką bardzo wczesną wiosną widać. Nie mówię o opadnięciu liści od mrozu, tylko właśnie zasychaniu liści. One się wtedy tak charakterystycznie zwijają, widać, że zaczynają być suche. No, najczęściej jest to właśnie skutek tego, że nie zostały w odpowiednim momencie podlane. Obwieszanie się liści w trakcie mrozu, jeżeli chodzi o rododendrony, no jest to takie dość charakterystyczne. Wtedy wszystkie listki są takie bardziej zwinięte, spuszczone w dół i wyraźnie takie skulone. Jest to ochrona rośliny przed mrozem. Absolutnie nie jest to żadna choroba, żadna przeszkoda. Nie jest to powód do tego, żeby stwierdzić, że roślinie coś się dzieje. Ona w ten sposób właśnie chroni się przed nadmiernym mrozem, nadmierną utratą wilgotności, zwija te listki. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli temperatura się podnosi i jest już w okolicach zera lub troszkę powyżej, to te listki znowu wracają do swojej formy i robią się ładne, gładkie.
Co jeszcze może mróz spowodować? Może nam poparzyć te zimozielone liście. One wtedy dostają takich charakterystycznych obrzeży z uschniętych, brązowych. To jak mrozy ustąpią, to właśnie widać, że te listki są takie pozasychane. Nie jest to żadna choroba, nic się z tą rośliną złego nie dzieje, ale może dojść do wtórnego zakażenia grzybami, także oprysk przeciwko grzybom jest wskazany, ale nie jest konieczny. Zwykle tutaj się nic nie dzieje. Jedyne, co trzeba by może rozważyć, czy zrobić w ogrodzie, to czy nie usunąć najbardziej uszkodzonych listków, bo nie wszystkie same z siebie opadną. Natomiast na pewno stanowią pewien element szpecący roślinę. I to dotyczy głównie rododendronów wielkokwiatowych. Praktycznie na azaliach japońskich tego zjawiska nie ma. Zresztą azalie japońskie są takie częściowo zimozielone, czyli zrzucają większość część listków, natomiast zostają listki te, które osłaniają przez zimę pąk kwiatowy. Dlatego azalie japońskie, jak się rozwijają, to rozchylają też te listeczki i z tego wychodzi, prawda, potem kwiat. Natomiast jednak duży kawałek gałązki w tym okresie jest goły, ponieważ ona zrzuciła część tych liści, pozostawiając tylko te wierzchołkowe listki. O, właśnie na tym widać, na tej gałązce, że tylko kilka listków wokół pąku tej gałązki po prawej było pozostawionych przez rośliny osłaniających pąk kwiatowy. Natomiast azalie wielkokwiatowe, ponieważ w ogóle zrzucają liście, nie ma z nimi tego problemu. One praktycznie zimą nie przemarzają. Są niektóre odmiany bardziej wrażliwe na mróz i może się zdarzyć, że pojedyncze gałązki nam przemarzną, ale też tym nie należy się przejmować. Po prostu wiosną, w momencie, kiedy już zaczyna roślina ruszać i widzimy, że jakieś gałązki nam uschły, wycinamy tylko te gałązki. Natomiast praktycznie większość odmian azalii wielkokwiatowych jest doskonale odporna, jeżeli chodzi o mróz. Tylko o czym musimy pamiętać? O tym miejscu, żeby ono było takie zasłonięte przed wiatrem, osłonięte ze wszystkich stron, bo czego te rośliny nie lubią? Zimowych, mroźnych wiatrów. Bardziej te mroźne wiatry im przeszkadzają niż po prostu mróz przy bezwiecznej pogodzie. Dlatego znajdźmy im zawsze jakieś osłonięte, zaciszne miejsce i na pewno nic im się wtedy nie stanie. To są roślinki, wbrew temu, co często się uważa, doskonale radzące sobie w naszym klimacie. Ten ogród, który widzicie Państwo na zdjęciu, znajduje się na Podkarpaciu i naprawdę wszystkie rododendrony aza i azalie doskonale sobie tutaj radzą, a pamiętajmy, że tutaj jest ta strefa 6A, 6B, czyli o dość dużych mrozach. W tym roku mieliśmy minus 29 stopni, ale wszelkie rododendrony i azalie doskonale przetrwały te mrozy. Te akurat egzemplarze są młodymi azaliami. One tu też rosną około 7 lat, czyli jeszcze mocno się nie rozrosły. Tu mamy rododendrona miniaturowego. On już w tym momencie przekwita, bo on kwitnie przed azaliami. I maleńką sadzonkę azalii wielkokwiatowej, która w sumie tutaj się znalazła z racji obciętej gałązki, która przez przypadek jakby została tu włożona. Natomiast tam troszkę dalej widzieliśmy już dorosłe, 20-letnie azalie japońskie, które były dużo szersze. Tu mamy azalię wielkokwiatową i rododendrona, znowu rododendrona.
I przy rododendronach musimy dość dokładnie zwracać uwagę na opis gatunku, żebyśmy nie posadzili 3-metrowego rododendrona wielkokwiatowego pod na przykład klona palmowego, który sam będzie miał wysokość około 5 metrów, ponieważ nam się to nie zgodzi, jeżeli chodzi o wzrost. Pod właśnie klona palmowego możemy posadzić azalię japońską, ewentualnie niziutkie rododendrony, takie jak na przykład Polaris. Tu mamy różne odmiany rododendronów. Popatrzcie na tego na przykład rododendrona, który już w tej chwili osiągnął około 2,5 metra wysokości, a tutaj mamy też 20-letniego rododendrona, który w dalszym ciągu ma około 1,20 m. Tu znowu mamy wysokiego rododendrona wielkokwiatowego. A tutaj jest właśnie Polaris, ten, który jest bardzo wrażliwy na mróz, któremu te listki często, o tu widać na przykład właśnie pod tym kwiatem przemarznięte listki, któremu listki przemarzają, co nie znaczy, że nie rozkwitną kwiaty. Tu też, jak Państwo się przyjrzycie, widać właśnie poszczególne poprzemarzane liście. Nie jest to absolutnie powód do zmartwienia, ponieważ te rośliny nawet nam pięknie zakwitną. Rododendronów miniaturowych, które rosną jak azalie, szeroko, nisko, niemniej są to rododendrony, czyli te kwiatki są troszkę większe, troszkę innym terminie się pojawiające. Ale no, często mylone z azaliami. Niemniej to jest także rododendron. Ten po prawej i ten tutaj to są rododendrony. Proszę popatrzeć, jak różne. I ta główna zasada. Im większe liście, im większe kwiaty, tym więcej cienia potrzebują. Czyli tego możemy nawet posadzić sobie w takim względnym słoneczku. Tu też mamy drobnego, niskiego rododendronu. Ciekawe bardzo ma kwiaty, ponieważ część kwiatów jest białych, część różowych. One jak rozwijają się, to coraz bardziej ta barwa się robi różowa. A tutaj mamy przebarwienia jesienne azalii japońskiej. Proszę popatrzeć, jak ładnie wyglądają te listki, jak ciekawa barwa się zmienia. To i to, co widzieliśmy właśnie tam poprzednio, te kwitnące azalie, to tutaj było widać ich przebarwienia. A to już jest azalia wielkokwiatowa, też o pięknych, zmienionych listkach. Te listki nam opadną zupełnie w okresie zimy, ale jesienią wygląda to pięknie. A to jest rododendron drobnokwiatowy. On też dużo liści traci w trakcie jesieni i też ładnie się przebarwia. Dziękujemy za obejrzenie kolorowego ogrodu TV. Dziękuję i zapraszamy na internetowy kolorowy sklep ogrodniczy. Kolorowy.